Ewa Panaś, dzień dobry. Zapraszam na informacje z regionu. Rekordowy budżet Rzeszowa. Z każdym rokiem przybywa tych pieniędzy. Te pieniądze chcemy wbudowywać dla potrzeb mieszkańców, dla zaspokojenia potrzeb, żeby miasto było piękniejsze, bardziej funkcjonalne. Ustrzyki Dolne także z nowym budżetem. Wydatki inwestycyjne to jest te 22 miliony, co stanowi około 20 paru procent budżetu. Bożonarodzeniowy jarmark w Krośnie. Są to bombki, są to stroiki z Jedliny Świeżej, są sztuczne aniołki. Przy wigilijnym stole w Jasielskim Domu Kultury. Rzeszów ma już uchwalony budżet na 2017 rok. Znowu jest rekordowy. Opiewa na sumę 1 miliarda 347 milionów złotych. Jest o niemal 200 milionów większy od poprzedniego. Za głosowało 14 radnych Platformy Obywatelskiej i Rozwoju Rzeszowa, 9 radnych Prawa i Sprawiedliwości było przeciw. Na inwestycje miasto zarezerwowało 380 milionów złotych. Najwięcej środków przeznaczonych na inwestycje pójdzie na nowe rozwiązania komunikacyjne, ale założono także uzbrajanie terenów inwestycyjnych, remonty obiektów sportowych. Dzięki środkom z budżetu w Rzeszowie powstanie też m.in. Galeria Sztuki Współczesnej i nowe miejskie targowisko. Zdaniem radnych Rozwoju Rzeszowa i Platformy Obywatelskiej jest to dobry budżet, mający na względzie zrównoważony rozwój miasta. Zdecydowanie jesteśmy za nim, ponieważ to jest budżet dobrobytu, to jest budżet również zgody, który godzi różne tendencje, jeśli chodzi o inwestowanie, różne tendencje, jeśli chodzi o obszary miasta. W końcu chcemy rozwiązywać problemy, które dotyczą tych najbardziej obciążonych, chociażby komunikacyjnie dzielnic, jakimi są dzielnice południowe w postaci przeprawy przez Wisłę, obwodnicy południowej. Mamy w tych inwestycjach nie tylko drogowe, ale także i te, które dotyczą sfery społecznej, jak chociażby Centrum Sztuki Współczesnej, jak umultimedialnienie naszej trasy podziemnej, czy jak żłobek na Drabiniance. A więc ta sfera jest bardzo szeroka i dlatego nazywamy go właśnie zrównoważonym budżetem zgody. Miasto postawiło dalej na rozwiązania komunikacyjne i drogi. Chodzi o obwodnicę południową, też o północną drogę od lubelskiej do warszawskiej, osie komunikacyjne je łączące, czyli poszerzenie podkarpackiej do wylotu z miasta, kwota prawie 40 milionów złotych, Wisłokostrada z Rejtana do Lubelskiej, mostem Maczka i z tego się cieszymy. Z każdym rokiem przybywa tych pieniędzy. Te pieniądze chcemy wbudowywać dla potrzeb mieszkańców, dla zaspokojenia potrzeb, żeby miasto było piękniejsze, bardziej funkcjonalne i żeby tu ludzie się czuli dobrze. Głosujący przeciwko przyjęciu budżetu radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości zarzucali zbyt niskie wydatki na kulturę. W Rzeszowie, ponieważ od lat inwestuje się w beton, w asfalt, ten dział, czyli kultura, jest bardzo zaniedbana. W tej chwili na przyszły rok jest zaplanowany budżet na kulturę, który wynosi zaledwie 1,8% całego budżetu. W innych miastach jest to 3-4 razy więcej. I wtedy nic dziwnego, że w tamtych miastach życie kulturalne kwitnie, jest moda na kulturę, ludzie chcą uczestniczyć w kulturze. W Rzeszowie tego nie ma. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości powinno się dofinansować i wesprzeć merytorycznie rzeszowskich artystów i mniejsze organizacje zajmujące się działalnością kulturalną. Budżet na nowy rok uchwalili też radni Ustrzyk Dolnych. 22 miliony zostanie przeznaczone na inwestycje, takie jak rozbudowa sieci wodociągowej, budowa żłobka czy remonty dróg. Te lata, w których jesteśmy obecnie, to jest ostatni okres, kiedy można tak efektywnie pozyskiwać środki zewnętrzne, środki europejskie. Stąd kiedy jak nie teraz, można zadać sobie pytanie. Na części inwestycji mamy finansowanie zewnętrzne, gdzie nasze środki są tylko wkładem własnym, ale także w tym budżecie zabezpieczyliśmy środki na wkład własny do projektów, które zostały w tym roku, w 2016 roku, złożone o dofinansowanie. Także jeżeli otrzymamy dofinansowanie z różnych instytucji czy z różnych źródeł, to nie będziemy zaskoczeni, że nie mamy własnych środków na wkład własny. Główna magistrala wodociągowa na kwotę ponad 10 milionów została zaplanowana jako środki własne, środki pożyczkowe. To jest jedyne tak duże przedsięwzięcie, które będzie wymagało środków zwrotnych. Pozostałe inwestycje, które robimy, to w znacznej części są ze środków bezzwrotnych. Wydatki przyszłorocznego budżetu ustalono w kwocie 84 milionów złotych. 40% budżetu pochłonie oświata. Kolejnym dużym wydatkiem jest pomoc społeczna, w tym świadczenie 500+.
Natomiast wydatki inwestycyjne to jest te 22 miliony, co stanowi około 20 paru procent budżetu gminy. Jeśli chodzi o dochody, to głównym dochodem to, tak jak mówiłem, subwencja zarówno oświatowa, jak i równoważąca i wyrównawcza, następnie dotacje na zadania zlecone, a w dalszej kolejności podatki od nieruchomości i inne podatki, a także opłaty lokalne, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Różnice pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy, który na przyszły rok ma wynieść 17 milionów 650 tysięcy złotych. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu oraz pożyczek. Krosno jest kolejnym miastem, w którym zorganizowano bożonarodzeniowy jarmark. Na Starówce stanął specjalny namiot, w którym można było kupić świąteczne przysmaki i ozdoby. Ciastka, chleb, rzeźby, sakralne szkło czy biżuterię ręcznie robioną. To wszystko można było kupić na świątecznym jarmarku. Oczywiście królowały świąteczne ozdoby i stroiki. Dużo mamy wyrobów wykonanych przez naszą niepełnosprawną młodzież. Są to różne ozdoby choinkowe. Są to bombki, są to stroiki z jedliny świeżej, są sztuczne aniołki. Mikołajki jeszcze mamy. Na naszym stole prezentujemy przedmioty wykonane z drewna. Są to figurki przedstawiające renifery, zwierzęta, które kojarzą się nam oczywiście ze świętami Bożego Narodzenia. Mamy przygotowane odlewy gipsowe w formie ramek z aniołkami. Zauważyłam, że jest wreszcie powrót do rękodzieła, że ta chińszczyzna już się przejadła. Więc ludzie częściej właśnie kupują. No ja cały czas, u mnie nie ma jakiejś tam mody, że w tym roku się ubiera tak czy inaczej, czy na czerwono, czy na złoto. U mnie jest zawsze nawieszane tak jak na choince, jak to się mówi. Prezentowane były sposoby dekorowania świątecznego stołu i pomysły, jak kreatywnie zapakować prezenty. Mamy opanowane bardzo fajnie kilka technik. I więc wszystkich zapraszamy. Rozumiem, że to pakowanie prezentów to jest wyższa szkoła jazdy? No czasami tak, ale możemy pokazać takie prostsze sposoby, więc myślę, że każdy będzie mógł dla siebie wybrać coś odpowiedniego i potem już samodzielnie w domu wykonać piękne pakowanie. Te działania, które są takim dopełnieniem takich wydarzeń bożonarodzeniowych, zaczęliśmy od Mikołajków 6 grudnia, a to wydarzenie, ten jarmark bożonarodzeniowy kończy ten pakiet tych wydarzeń, w których mieliśmy okazję uczestniczyć w dniach 6 grudnia, 11 grudnia i 18 grudnia. Specjalną ofertę przygotowały restauracje i sklepy zlokalizowane w rynku i przy staromiejskich uliczkach. Podczas jarmarku zbierano też pieniądze na budowę domu rodzinnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, który ma powstać w Potoku. Na rzeszowskim rynku odbyła się miejska wigilia. Wzięły w niej udział m.in. osoby samotne i bezdomne. Było wspólne śpiewanie kolęd, poczęstunek, ale przede wszystkim życzenia, łamanie się opłatkiem i betlejemskie światełko pokoju. Spotkanie na rzeszowskim rynku rozpoczął happening Brat Naszego Boga, setna rocznica śmierci świętego brata Alberta. Wystąpili m.in. podopieczni rzeszowskiego schroniska imienia brata Alberta. Uczniowie z zespołu szkół gospodarczych przyrządzili 12 potraw. Kompot, ryby różnego rodzaju, gołąbki, pierogi z kapustą, pierogi z ziemniakami, z serem. Wszystko Państwo będziecie mogli za chwilę zobaczyć na naszym stole, kiedy będziemy mieć możliwość tego rozdania wszystkim. Mamy tego bardzo dużo, nikomu nie braknie. W związku z rokiem dzielenia się z wszystkimi świętego brata Alberta, staramy się z wszystkimi podzielić i wszystkim wszystko dać, co tylko mamy. Śpiewano kolędy i były życzenia, m.in. od wojewody i władz Rzeszowa. Jest mi niezwykle miło, że w takim wyjątkowym momencie, jak tydzień przed świętami Bożego Narodzenia, mogę do Państwa przyjść i złożyć Państwu życzenia.
Harcerze tradycyjnie przekazali zgromadzonym na rynku betlejemskie światełko pokoju. W Wigilię zapłonie ono na stołach wielu mieszkańców regionu. To jest ogień z Groty Narodzenia Pańskiego. To jest symbol braterstwa, pokoju, jedności. Uważamy, że bardzo potrzebne takie ideały dzisiaj są nam wszystkim. No i harcerze tą posługę przekazywania betlejemskiego światła pokoju również tutaj na Podkarpaciu kultywują. Mieszkańcy schroniska dla osób bezdomnych w Rzeszowie rozdawali przychodniom albertyński chleb z życzeniami, aby go nigdy nie zabrakło. Jak co roku kilkaset osób spotkało się przy wigilijnym stole w Jasielskim Domu Kultury, by złożyć sobie świąteczno-noworoczne życzenia. Podczas tego wydarzenia zostały wręczone statuetki mecenasa kultury i nagrody miasta w dziedzinie kultury. Wicemarszałek Maria Kurowska wręczyła odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Wiesławowi Chapowi za znaczny dorobek literacki, pracę społeczną z młodzieżą oraz pracę w stowarzyszeniach działających w sferze kultury. Od wielu lat działam na tej niwie kulturalnej, zresztą na szeregu innych pól, ale ta szczególnie działka jest mi bardzo bliska jako historykowi, jako regionaliści, jako prezesowi Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Oczywiście nie czynimy tego wraz z innymi historykami, regionalistami, społecznikami dla odznaczeń, dla nagród, ale jest to oczywiście miłe i sympatyczne, że ktoś dostrzegł naszą społeczną pracę. Od wielu lat angażuję się w te sprawy związane z opisywaniem, przypominaniem historii, dziedzictwa kulturowego, historycznego naszego miasta i regionu. Tytuł mecenasa kultury nadawany jest przez władze miasta od 2003 roku. Nagrodą zostali wyróżnieni przedstawiciele środowisk gospodarczych i biznesowych, którzy wspierają rozwój jasielskiej kultury. Dzięki nim mogą się w Jaśle odbywać przedstawienia, wydarzenia kulturalne. Zawsze staramy się to uhonorować i to drobne wyróżnienie, ale myślę, że takie miłe, które rzeczywiście pokazuje, że doceniamy ich wkład. Dodatkowo wręczone zostały nagrody miasta w dziedzinie kultury dla mieszkańców przyczyniających się do promocji regionu jasielskiego. Otrzymali je Roxana Węgiel, utalentowana wokalistka Jasielskiego Domu Kultury, Gabriela Pięta, wokalistka jazzowa i muzyki rozrywkowej, Ilona Dranka i Klaudia Pucykowicz, między innymi za opracowanie materiałów do trzech gier miejskich oraz Łukasz Książkiewicz i Rafał Korczykowski, muzycy z Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej. Dzisiaj dostałam nagrodę, za którą jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję za docenienie, za wsparcie, za pomoc pana burmistrza i miasta Jasła, bo na pewno wniesie to dużo w mój rozwój. Na pewno jest dużym wyróżnieniem, na pewno jest bardzo miłym zaskoczeniem, bo fajnie, jak ktoś docenia pracę, którą się wykonuje. Po uroczystości wszyscy spotkali się przy wigilijnym stole. Nie zabrakło świątecznych przysmaków i wspólnego muzykowania. Polski rząd przyznał prawie 70 milionów złotych na przygotowanie budowy drogi ekspresowej S19 na trasie od Rzeszowa do Barwinka. Zdaniem polityków Via Carpatii już nic nie zatrzyma. O przyznaniu dofinansowania poinformowano podczas zorganizowanej w Rzeszowie konferencji. Został podpisany dokument przez ministra Jerzego Szmita, wiceministra transportu, który przyznaje blisko 70 milionów złotych na opracowanie koncepcji programowej budowy drogi S19 w kierunku południowym od Rzeszowa na całej długości do Barwinka. Polski odcinek trasy liczący prawie 600 km ma przebiegać od granicy z Litwą w Budzisku przez Białystok, Lublin i Rzeszów do granicy ze Słowacją w Barwinku. Zdaniem marszałka wszystkie prowadzone prace w ramach S19 mają służyć rozwojowi Podkarpacia. Chcielibyśmy, aby to otwarcie południa komunikacyjne i w układzie komunikacji drogowej, także w układzie komunikacji kolejowej spowodowało jeszcze większy rozwój województwa podkarpackiego pod względem gospodarczym, dlatego że południowa część to też bardzo duży potencjał, który poprzez te ograniczenia komunikacyjne nie jest w pełni wykorzystywany.
Dyrektor Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad twierdzi, że decyzja rządu o przyznaniu środków na przygotowanie budowy S19 Rzeszów-Barwinek jest przełomowa. Do tej pory na Podkarpaciu powstały dwa fragmenty S19, 7,5-kilometrowy odcinek ze Stobiernej do Rzeszowa oraz 4,5-kilometrowy z Rzeszowa do Świlczy. W trakcie budowy jest m.in. 6-kilometrowy odcinek Świlcza-Węzeł Rzeszów-Południe. Ma być gotowy w połowie przyszłego roku. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym serwisie. W imieniu całej redakcji Telewizji Obiektyw składam Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych i spokojnych świąt.